Siema. Dzisiejszy odcinek zdecydowanie mógłby być częścią odcinka najśmieszniejsze misje w Wiedźminie 3, ponieważ totalnie rozwaliłem misje buklerskie Safari, a reakcje hrabiego na moje wyczyny są absolutnie bezcenne. Nie! Co ty robisz? Zaraz przejdź. To jakiś dramat. Dodatkowo powynajdowałem sporo ciekawostek w misji, jak na przykład 3 dialogi końcowe, w zależności od tego, czy zabiliśmy jakieś zwierzęta, czy też nie. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi, a my bez zbędnego przedłużania pakujemy się, bo czas wyruszyć na safari. Misję tą aktywuje się bardzo prosto i chyba naprawdę ciężko ją pominąć, ponieważ wystarczy zajrzeć na tablicę ogłoszeń w pierwszej lokalizacji, jaką odwiedzimy. W dodatku krew i wino, czyli w karczmie Kuroliszek. W ogłoszeniu możemy przeczytać, że ktoś poszukuje białego wilka i właściwie nikt więcej go nie interesuje. Geralt zatem zaciekawiony przybywa na miejsce, dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi. Przesadzasz, Wilmarze, nic mi nie będzie. Panie hrabio, nalegam, z nami będzie hrabia bezpieczniejszy. Nonsens. Panie hrabio, za pozwoleniem zgadzam się z Wilmarem. Nie wiadomo, co tam siedzi w puszczy. Doprawdy wzrusza mnie wasza troska, ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. Ha, witaj! Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem twoich dokonań. Miło mi. Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ależ panie hrabio, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał, ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko, a decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już z całym szacunkiem jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze. Może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Jak zapewne wiesz już z ogłoszenia, mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Widzisz, Wiedźminie, jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. A i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. Hrabia Beledal? Ten słynny hodowca drobiu? Nie. Ten słynny hodowca drobiu to był mój dziadek. Ja zajmuję się winami. Sprowadzam najlepsze gatunki z tutejszych winnic do rodzimego Kowiru. Dlatego od czasu do czasu odwiedzam Beauclair. No a wtedy powiedzmy, że lubię poobcować z dziką przyrodą. I do tego potrzebny ci wiedźmin? Mógłbyś wziąć swoich strażników. Taniej by wyszło. No, pewnie bym mógł, ale im też należy się chwila wytchnienia. Prawda, panowie? A poza tym nie da się ukryć. Jestem bogaty, a kto bogatemu zabroni? Czyli cała ta wyprawa to po prostu kaprys bogacza. Jest jeszcze Clarissa. Wilmarze, proszę. Przepraszam, kto? No, to moja córka. Przywożę jej z podróży różne pamiątki, to taka tradycja. Zawsze z niecierpliwością na nie czeka. No, ale przecież nie przyszliśmy tu rozmawiać o mojej rodzinie, tylko o wyprawie, prawda? Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Uwiecznić? No, widzisz, mam tu taki przyrząd parestisomach, który jest w stanie uchwycić obraz. Zaraz, co takiego? To taki jakby
jakby przenośny megaskop chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak, tak, mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To jak? Zgadzasz się? Oczywiście standardowo jak przy tego typu zleceniach mamy trzy opcje do wyboru. Jeżeli zgodzimy się, powie on coś takiego. To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie! W takim razie proszę, weź tę mapę. Natomiast jeżeli odmówimy, to cutscenka będzie dużo dłuższa, a przecież zawsze będziemy mogli do niego wrócić i powiedzieć, że zmieniliśmy zdanie. Dlatego ja zawsze odmawiam. Więcej dialogów. Nie wiem, czy dobrze rozumiesz, na czym polega mój fach. Zajmuję się zabijaniem potworów. Nie ochraniam wypraw krajoznawczych. Wybacz, nie chciałem cię urazić. Nie uraziłeś. Ale jeśli następnym razem dasz ogłoszenie dla Wiedźmina, upewnij się, że chodzi o wiedźmińską robotę. Oczywiście. Gdybyś jednak zmienił zdanie, będę tu czekał jeszcze przez jakiś czas. Stary niedźwiedź mocno śpi. O, biały wilk, jednak wróciłeś. To jak, zmieniłeś zdanie? Ciągle się waham. Wiem, że uważasz, że to nie wiedźmiński kontrakt, ale zapewniam cię, że nie uchybi twojej godności. Poza tym dla ciebie to będzie po prostu łatwy zarobek, a może i miła odmiana. No to jak? Zgadzasz się? W sumie, czemu nie? Przekonałeś mnie. Świetnie. W takim razie proszę, weź tę mapę. Przed przyjazdem wysłałem prośbę do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. Hrabia w pewnym momencie mówi nam też, że jest idealne słońce i to dobry moment, by wyruszyć na safari, więc postanowiłem przyjść do niego w nocy i zobaczyć, czy jego zdaniem światło księżyca jest tak samo idealne. I okazuje się, że oczywiście, że nie. A ja byłem świadkiem ciekawego dialogu i nowej, krótkiej sceny. Ruszamy? Lepiej poczekajmy z tym do rana. Bardzo mi zależy na dobrym świetle. No to co, zapraszam. Siądźmy przy ognisku. Chętnie posłucham jakichś niesamowitych wiedźmińskich opowieści. No, wydaje mi się, że chyba już możemy ruszać. Światło jest idealne. Trochę jak z Palmerinem i tym, jak przyjdziemy do niego w nocy, to że pojawi się tam inna scena. Odcinek o sekrecie Vivienne i między innymi tym dialogu jest też na moim kanale. Pewnie jak klikniecie w prawy górny róg, to go tam znajdziecie. Nie wolałeś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? A, takie wyrwanie się spod skrzydeł ochrony. To dla mnie jak wybawienie, wierz mi. Zależy mi na podziwianiu zwierząt i wiecznianiu, a nie zabijaniu ich. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia. Ostatecznie nie chcemy stać się ich obiadem, prawda? Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujmy. Zależy mi na tym. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym normalnie wyruszył na spotkanie ze zwierzętami. Przetestowałem więc, co się stanie, kiedy pobiegniemy w zupełnie inną stronę. Będziemy mogli wtedy usłyszeć mały dodatkowy dialog. No chyba nie zamierzasz mnie tutaj zostawić. Już jestem. Chodźmy. Całe szczęście. Już myślałem, że chcesz mnie tu zostawić. Czas zatem przestać już pajacować i udać się z hrabią. Szukać wpierw panter, a potem skolopendromorfów. Ale szef to powiedział.
Dobrze, za pierwszym razem normalnie. Mamy wiele zaznaczonych miejsc na mapie, ale jeżeli udamy się w to najbliższe, nie spotkamy ani panter, ani skolopendromorfów, a za to niedźwiedzia. Według twojej mapy, pantery powinny być gdzieś niedaleko. Trzymaj się blisko i miej oczy szeroko otwarte. Mam prośbę. Jeśli możesz, postaraj się, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Coś słyszałem, jakiś pomruk. Ale brzmiało mi to bardziej na niedźwiedzia. O, akurat na spotkanie z niedźwiedziem. Nie mam najmniejszej ochoty. Zabierajmy się stąd. I tu zaczyna nam się cała zabawa, bo wszystkie podpunkty w tej misji możemy zepsuć. A misja wcale nie zakończy nam się niepowodzeniem. Dostaniemy za to prześmieszne sceny. Zacznijmy sobie od niedźwiedzia i co się stanie, jeżeli go zabijemy. Nie! Co ty robisz? Jeśli możesz, postaraj się, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Dialog może nie był długi, ale poirytowanie hrabiego jest jak szansa na śmierć w ciemnym lesie. Tym dalej w las, tym bardziej rośnie. Lepszego powiedzenia nie mogę znaleźć. Słyszałeś? To chyba jeleń. Niebywałe. Naprawdę masz doskonały słuch. Kiedy zabijemy jelenie, niestety dodatkowych opcji nie dostaniemy. Wiem, bo zrobiłem tą absolutną masakrę. Słyszysz? To pantery. Szczerze mówiąc, nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc im ufam. Cholerni kłusownicy. Pewnie zastawili sidła na niedźwiedzie, a złapała się pantera. Małe kręci się obok. Pomożesz jego matce? Spróbuję. Ale najpierw ją uspokoję, bo inaczej się na nas rzuci. Świetnie. Będę miał piękne ujęcie, jak ją uwalniasz. A mawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz zada... O, wybacz! Nie uprzedziłem! Parestisomach ma system doświetlania! Nie patrz w moją stronę, bo cię oślepi! Parestisomach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Nienawidzę kłusownictwa. Cieszę się, że podzielasz moją miłość do zwierząt. Te słowa, które mówi o aparacie, nie pojawią się, jeżeli na niego nie spojrzymy. A mawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz zada temu kłam. Parestisomach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Ale kij w te słowa, bo najważniejsze jest, co się stanie, jeżeli zamiast uwolnić panterę potraktujemy zwierzę petardą. To będzie dopiero. Nie! Co ty robisz? Cieszę się, że podzielasz moją miłość do zwierząt. Nie musiałeś jej zabijać. Miała młode. Nie chciałem tego, wierz mi. Nie! Ale bałem się o twoje bezpieczeństwo. W końcu po to mnie wynająłeś. Ach, racja. Ruszajmy dalej. Tylko tym razem proszę cię o większą ostrożność. Jeżeli zamiast od razu zabić panterę, próbujemy ją uwolnić, ale zapomnimy na nią poprzednio użyć akcji, pantera się na nas rzuci, a hrabia wypowie jeszcze takie dodatkowe słowa. Nie, no nie tak miało być. Coś ty zrobił. Po całej przygodzie z panterami ruszamy znaleźć skolopendromorfy. Jak na człowieka z miasta, masz bardzo szerokie zainteresowania. O, prawda, rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest, z całym szacunkiem, trochę bardziej monotonne. Prawda, ale nigdy nudne. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Mam, a co to ma do rzeczy? Nic. Tak tylko pytam. Ciii. Słyszysz je? Te skolopendromorfy. Drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy. Tu dźwięk jest bardzo wyraźny. Musimy być blisko gniazda. Jesteśmy. Stąd raczej nie uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić i rozdrażnić. Może tutaj? Nie wiem. Nie jest trochę za blisko? Racja. Spróbujmy znaleźć inne miejsce. Tu powinno być bezpiecznie. O, tyle, że pod tym kątem nic nie widać. Dobra. To szukamy dalej. Może tu?
Odpowiednia odległość i światło chyba też dobre. Tak, tak. Tu będzie idealnie. Wywabisz je? Chwila. Zastanawiam się czym. Trzeba wprowadzić ziemię w wibrację. Spróbuję rzucić petardą albo znakiem. A ty uważaj i nie podchodź bliżej. Doskonały dzień na uchwycanie zdarzeń. Dziękuję, to było naprawdę wspaniałe. Możemy ruszać dalej. I tak jak już mówiłem, nawet skolopendromorfy możemy zepsuć. Wystarczy, że zanim znajdziemy dla niego wygodne miejsce, wrzucimy do ich gniazda petardę. Zaraz, przecież mieliśmy najpierw znaleźć dla mnie jakieś bezpieczne miejsce. Niech to szlak, widzę, że nie mogę na ciebie liczyć. Powieszę sobie twój łeb. Mam, czego chciałem. Chodźmy. Zostawmy je już w spokoju. Miałeś znaleźć miejsce, w którym będę dobrze widział. A zamiast tego pobiegłeś do leża. Wybacz. Poniosło mnie. Po całym spotkaniu ze skolopendromorfami, hrabia prosi nas jeszcze, byśmy pomogli mu sfotografować pawie. O, to było naprawdę ekscytujące. Dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść, ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze, to poszukajmy tych pawi. Tak się zastanawiam. Dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. Pióro z tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. A, miło oglądać wiedźmina w akcji. Ciii, słyszysz? Nawołują się. Fantastycznie. Znaczy, że jesteśmy blisko. O, jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Jestem gotów! Możesz użyć swojej magii! O, to będzie dzieło sztuki! Uśmiech, proszę! Zaraza. Uważaj! Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć! Odsuń się! Geralt, ratunku! Już po wszystkim. O, było gorąco. Chyba mam dość wrażeń na dziś. No, to była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. Po całej tej walce odpali nam się cutscenka, a my udamy się z hrabią z powrotem do jego ochroniarzy. Ale co by było, gdyby w takie pawie zarzucić pana petardę? Tu macie odpowiedź. Nie! Co ty robisz? Nie zabijaj ich! To jakiś dramat. Tyle krwi. Nie. Branie ze sobą wiedźmina to był błąd. Nie no, wiedźminie. Nie tego oczekiwałem. Chciałem uwiecznić pawie, a nie ich poszatkowane zwłoki. Wiem. Wybacz, czasem moje instynkty są silniejsze ode mnie.
No, jest w tym też pewnie trochę mojej winy. Nie trzeba było na taką wyprawę brać ze sobą Wiedźmina. Dobra, lepiej wracajmy do obozu. Tak samo jak w przypadku, kiedy nie rzuciliśmy w Pawie petardą, po tej kascence udajemy się z powrotem do obozu. Początkowe słowa będą takie same, jednak później dialogi będą się delikatnie różnić. Zwracam wam waszego pana, całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego, Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa, wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Zazwyczaj staram się robić te odcinki jak najbardziej dynamiczne. Przynajmniej ostatnio. I pokazywać tylko te najlepsze fragmenty. I może te trzy opcje dialogowe nic nikomu nie zmienią w życiu, ale tych opcji w tej misji jest tak mało do wyboru, że standardowo zróbmy to jak w moich poprzednich materiałach. Wszystkie je wam po prostu teraz pokażę. Nie ma za co. I oby więcej takich zleceń. Hrabia to wspaniały człowiek, prawda? To wielka niesprawiedliwość, że jego rodzinę spotkało takie nieszczęście. Jakie nieszczęście? Nie mówił ci? Daruj sobie. Mnie nie musisz się podlizywać. Nie miałem takiego zamiaru. Hrabia Beledal bywa ekscentryczny, ale lepszego pana trudno sobie wyobrazić. Poza tym to, co robi dla córki, mówi samo za siebie. Dla córki? Nie mówił ci? Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki. Uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Po tej całej rozmowie ze strażnikami przychodzi do nas hrabia i w zależności od tego, jak nam poszło w misji, powie on zupełnie inne słowa. Jeżeli wykonaliśmy wszystko tak, jak on chciał, powie nam coś takiego. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Cieszę się, że mogłem obserwować cię w akcji. Przekonałem się na własne oczy, że opowieści o tobie nie były ani trochę przesadzone. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży winiarskiej. Może kiedyś. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Zaprosi on nas też na wystawę, którą organizuje. Mamy wtedy opcję zgodzenia się lub odmówienia. Tak samo na wystawę zaprosi nas nawet w momencie, kiedy zabiliśmy na przykład jedną z panter, ale za to przy płaceniu wtedy powie nam delikatnie inne słowa. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Co prawda twój wybryk kosztował mnie trochę nerwów. Nie, co ty? Ale ten dzień i tak zaliczam do udanych. Dobrze wiedzieć, że Wiedźmin też ma poczucie humoru i potrafi czasem zrobić coś nieszablonowego. Ta, szalony ze mnie chłopak. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. Na wystawę niestety nie zostaniemy zaproszeni, kiedy zabijemy wszystkie zwierzęta, jakie możemy, no bo właściwie nie będziesz czego robić wystawy. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Dziękuję za twój trud, jednak muszę przyznać, że po kimś takim jak Biały Wilk spodziewałem się więcej. Proszę, oto suma, na którą się umówiliśmy. A teraz wybacz nam, śpieszymy się. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. Jeżeli hrabia nie zaprosił nas na wystawę, a udamy się do tego miejsca, gdzie zatrzymał się, faktycznie następnego dnia, kiedy tam przybędziemy, nic się tam nie będzie dziać. Jeżeli natomiast dobrze wykonaliśmy misję i zgodzimy się przyjść na ten cały pokaz... Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarts. Będę.
Bywaj. Po przybyciu czeka nas miła niespodzianka, bo na miejscu obrazy z nami będą oglądać tłumy. Widzę, że za medyka i każdemu, niewiastom też, wskazał podczas oględzin się rozbierać. I nieprzebytych puszcz żyje jeden z najniebezpieczniejszych gatunków wiowatych po tej stronie Jarugi. Wij Blerski, bo o nim mowa, z dumą prezentuje swoje chitynowo-wapienne pancerze. A sam głos, który słyszycie, jest klasycznym głosem, który możemy usłyszeć w setkach filmów przyrodniczych, bo to głos słynnej polskiej lektorki Krystyny Czubówny, która najbardziej kojarzona jest właśnie z lektorowania filmów przyrodniczych. Ze względu na drastyczny charakter tej sceny postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Dziękuję. Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Silvany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Tork. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. O, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym... Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, popachę, mówię ci. Miło było cię spotkać. I tak kończy nam się misja Buklerskie Safari. Przynajmniej w tym scenariuszu, gdzie nie zabijaliśmy zwierząt. Chociaż to koniec misji, to jeszcze nie koniec odcinka, bo przygotowałem kilka ciekawostek. Kiedy odmówimy hrabiemu przybycia na przyjęcie, po tym jak nas zaprosił, możemy tam później do niego zajrzeć. Dziękuję za zaproszenie, ale nie skorzystam. Mam tu kilka spraw do załatwienia. Rozumiem. No, gdybyś jednak zmienił zdanie, to po prostu zajrzyj do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela, niedaleko wioski Frankolarts. Dobrze, jeśli będę w pobliżu. Bywaj. Niestety, ale nawet jak tam przybędziemy, nie będziemy mogli wtedy zobaczyć tej całej sceny, która się tam odbywa.
Nie dostaniemy też tego wspaniałego obrazu, ale przynajmniej będziemy mogli zobaczyć sobie nasze własne obrazy. Z kolei jeżeli postanowiliśmy wysadzić panterę w powietrze, zamiast oswobodzić ją z pułapki, kiedy później przybędziemy na wystawę, zamiast 3 zdjęć zobaczymy tylko 2. Redzi, jak widać, naprawdę byli na to przygotowani. Jeżeli natomiast wybiliśmy wszystkie pawie, zanim hrabia zrobił zdjęcie, nie zobaczymy ostatniego zdjęcia, na którym oryginalnie właśnie te pawie widniały. Ostatnią ciekawostką na dzisiaj jest to, że hrabia mimo tego, że ma pasek zdrowia, nie może zginąć. Nie wiem, czy na pewnym etapie z gry po prostu twórcy porzucili ten pomysł, czy jest to po prostu jakiś bug, ale próbowałem naprawdę na wszystkie sposoby i naprawdę nie da się go zabić. Ja to nawet udałem się do samego obozu, spróbować porozmawiać z jego ochroniarzami. Mając nadzieję, że może będą mieć jakiś komentarz do tego, że przyszedłem do nich bez hrabiego, a przecież miałem go ochraniać. Jednak akurat na to gra nie była gotowa. Był to też 5 odcinek z 15 daily. Zostawcie więc subskrypcję, żeby nie przegapić i wpadnijcie na Discorda. Podobno tylko najwięksi Polacy mogą tam wejść, ale to już sam musisz sprawdzić, czy należysz do tego grona. A ja idę nagrywać odcinek, bo jest już 23, a ja ledwo co się wyrobiłem. Jeszcze miniaturkę muszę zrobić. Oj, będzie ciężko z tym daily. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia.